Dobrze! Jest! I trafiony, jest trafiony! Tym samochodem jechał prezes Jarosław Kaczyński. Ktoś dzisiaj rzuca jajkami, jutro być może sięgnie po kamienie. Czy to zdziczenie, ta wulgarność, która się wylewa z podobno spontanicznych protestów, faktycznie jest tak bardzo przypadkowo spontaniczna, jak to próbuje się nam wmawiać? Dzisiaj zapraszam, byśmy zobaczyli, jak tak naprawdę wyglądają te próba zakłócania spotkań z liderami Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, żebyśmy się przyjrzeli temu, kto tak naprawdę inspiruje te ataki. Po trzecie, w jaki sposób wznieca się falę nienawiści, ale też w jaki sposób pobudza się ludzi do agresji. I na koniec, w jaki sposób jest to pokazane później w mediach, jak bardzo różni się ten obraz od tego, który zobaczymy na początku. Zapraszam do kolejnego odcinka Szachmat. A więc na początek zobaczycie Państwo, jak to było w Wielkopolsce. Tylko spotkania z jednego weekendu, żeby ktoś nie mówił, że to może jest jakiś wybór najbardziej agresywnych zachowań z ostatnich 10 lat. Nie, tylko z jednego weekendu, ze spotkań, na które jeździł prezes Jarosław Kaczyński. Jak wygląda ta zorganizowana grupa, te same twarze, ta sama, można powiedzieć, trupa objazdowa, ta sama agresja, nienawiść, no będzie niestety dużo pi. Cóż, taki mamy klimat na dzisiejszej opozycji. Pisiary była żona! Babcie była żona! Zdrada elektorat! Ja dzisiaj byłem na strzelnicy, mogłem też swoją broń wziąć, bo też bym stał i bym też... Donald Tusk nie ma pomysłu na to, w jaki sposób sprawić, by opozycja w merytoryczny sposób podjęła walkę z Prawem i Sprawiedliwością. Te pomysły, które przedstawia, to jest z jednej strony czysty populizm, to obietnice, na które nie ma pokrycia, no ale to jest zgodnie z dewizą Platformy Obywatelskiej, że dwa razy obiecać to jak raz zrealizować. Sam Donald Tusk skupia się na czymś zupełnie innym, na wzniecaniu właśnie tej agresji, na zachęceniu ludzi do tego, by w takich marszach, w takich spotkaniach, w takich wiecach brali udział jak te, które są widziane przed chwilą. To czynią także oczywiście pomniejsi lokalni, ale też krajowi politycy Platformy Obywatelskiej. Sami Państwo zobaczcie, jak to wygląda ta strategia, w której Donald Tusk dzisiaj zastępuje Martę Lempart, zastępuje Mateusza Kijowskiego, zastępuje i wciela się w przywódców tych najbardziej radykalnych ruchów. Przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie. Jeśli ta władza nie zniknie. Skończy się PiS. Mówię do wszystkich. Do samorządowców, do naszych przyjaciół z KOD-u. Ale ta agresja, to podżeganie nie jest tylko skierowane tak ogólnie do rządu, ogólnie do, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, to także ma konkretne osoby. Oczywiście jest ten atak na prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to Państwo widzieli, na premiera Mateusza Morawieckiego, na spotkania z nim, to także Państwo widzieli, ale to jest także atak na konstytucyjne organy państwa. Pamiętacie Państwo może jeszcze, jak całkiem niedawno machali konstytucją, rzekomo obrońcy jej się zebrali. Dziś tak się składa, mamy 25 lat od wejścia w życie obowiązującej konstytucji. I cóż mówi lider opozycji, że należy lidera, że należy prezesa Narodowego Banku Polskiego wyprowadzić z jego miejsca. Wyprowadzić z NBW, ja to zrobię, ja to wam gwarantuję. Na jakiej podstawie, trudno powiedzieć, mówi, że trzeba mieć po prostu odwagę, że prezes Trybunału Konstytucyjnego należy wyprowadzić z budynku, w którym urzęduje. No to są słowa
nieprawdopodobne. To są zapowiedzi niesamowite, to są gangsterskie tak naprawdę słowa, które powtarza nie tylko Donald Tusk, ale także liderzy Platformy Obywatelskiej. Być może w chwili szczerości, tu nawet dziennikarz TVN-u się zdziwił, że to chyba żart. On mówi nie, nie, zobaczycie to Państwo za chwilę, to nie żart, bo oni naprawdę tak myślą, bo mówią dzisiaj i pokazują jasno, że ich zwycięstwo to, jak rozumiem, ma być koniec demokracji w Polsce. Sami Państwo zobaczcie. Trzeba będzie kilku odważnych ludzi, którzy wyproszą panie i panów, którzy nielegalnie zajmują miejsca i wyprowadzi się z budynku. Przyjadą silni ludzie, tylko przekonają do tego, że nie jest prezesem Narodowego Banku. Myślę, jednak kabaretowej. Nie, nie. To jest po prostu sfera jakiegoś elementarnego ładu w państwie. I takie sprawy trzeba rozwiązywać i po prostu ci wszyscy neosędziowie, oni wszyscy powinni Nie trzeba będzie ustawy. Do tego potrzebna jest i wyobraźnia, i determinacja, odwaga i siła, bo to będzie trzeba... Jak się pani Przyłębska przykuje do fotela, to co? No to trzeba będzie odkuć, no, po prostu. Jak Państwo widzieli, to nie była jakaś chwila, jedna, impuls, w trakcie której komuś się coś wymsknęło. To jest przygotowany, w bezczelny sposób prowadzona kampania i wielokrotnie powtarzane na różnych spotkaniach i na wiecach i podczas wywiadów telewizyjnych. A więc jest to plan, który już dzisiaj zapowiadają. I teraz chyba w tym wszystkim najciekawsze, a w jaki sposób to jest w mediach przedstawiane. Proszę Państwa, no, przez 3 dni główny serwis informacyjny Tusk Vision Network pokazuje i informuje Polaków o spotkaniach prezesa Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami, premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami, polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami. I za każdym razem przekaz jest dokładnie ten sam. To znaczy taki, że ludzie są rzekomo niewpuszczani. Tutaj stoi grupka ludzi, która nie weszła pewnie, no, taka, która chciała uczestniczyć w debacie. To są przecież ludzie, którzy pluli i wyzywali wychodzących nie polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale mieszkańców, którzy przyszli na to spotkanie. To byli ludzie, którzy snuli sobie wizję o tym, że szkoda, że zapomnieli karabinu. To są ludzie, którzy cały czas wykrzykiwali najbardziej wulgarne wyzwiska. A przedstawiane jest to, jak sami Państwo zobaczycie, zupełnie inaczej. Jest manipulacja, jest podprogowy przekaz. Wybrane są fragmenty, kiedy faktycznie ci ludzie zachowują się stosunkowo spokojnie. I w domyśle władza, która musi być, nie wiem, jakoś ochraniana przed tymi ludźmi, którzy nie mogli wejść na spotkanie, no to jest absolutnie kłamliwy przekaz, absolutnie obrzydliwy, też nie boję się tego powiedzieć, przekaz. I zresztą oni sami sobie zaprzeczają, zwróćcie Państwo uwagę, bo później na spotkaniu z premierem, gdzie każdy może zadawać głos, tak było na spotkaniach, w których ja brałem udział, jak na przykład w Rypinie, tak było na tym spotkaniu, z którego ktoś tam mówi zdenerwowany, że jest za drogo i tak dalej. Czyli z jednej strony, że ludzie nie mogą wchodzić na te spotkania, a z drugiej strony, jak już jest głos taki przeciwny, to on także jest podnoszony do rangi tego, co myślą wszyscy Polacy. No, proszę Państwa, no jakby jest to robione z absolutną bezczelnością. Zresztą, co ja będę dużo mówił, sami Państwo zobaczcie. Do czego ta nienawiść i agresja może prowadzić? Do czego jeszcze się posuną? Przecież mamy rok do wyborów.
a jakby eskalacja tego jest nieprawdopodobnie wysoka. Nie chcę zgadywać, ale wiem już, czym się to nieraz skończyło. Cyba, działacz Platformy Obywatelskiej, już wszedł do biura Prawa i Sprawiedliwości, zamordował człowieka, chciał zabić prezesa Kaczyńskiego. Nie pozwólmy nigdy, by ci ludzie zdecydowali o tym, kto będzie rządził w kraju. Szachmat. Jak jest tutaj wszystko? Chciałem zabić Kaczyńskiego, która ma broń. Ma broń? Tak. Jestem przeciwko PiS-owi. I ciągle mordował.